8 listopada wspominamy świętego Gottfrieda z Amiens, biskupa. Gottfried urodził się około 1065 roku. Pochodził ze znakomitej rodziny. Chrztu udzielił mu jego wuj, opat benedyktyński w Mont Saint-Quentin, nadając mu swoje zakonne imię. Kiedy chłopiec miał 5 lat, został przez wspomnianego opata przyjęty w charakterze oblata kandydata do czasu, kiedy urośnie. Kiedy więc doszedł do wieku kanonicznego, po ukończeniu szkoły klasztornej, Gottfried wstąpił do benedyktynów. Pełnił początkowo różne obowiązki w opactwie, w charakterze zakonnego brata. Kiedy miał 25 lat, został wyświęcony na kapłana. Niebawem został powołany na opata w Nogent-sur-Cancy. Odnowił w tym klasztorze życie zakonne. W roku 1104 opuścił dobrowolnie biskupstwo w Amiens tamtejszy pasterz, by nie odpowiadać za wykryte nadużycia. Kiedy poszukiwano jego następcy, wybór padł na Gottfrieda. Miał on wówczas 38 lat. Konsekracji dokonał arcybiskup Reims Manasses. W tym czasie nawiedził Francję papież Paschalis II. Gottfried miał okazję się z nim zetknąć i odtąd zawiązała się między nimi przyjaźń. 2 razy wędrował potem do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej diecezji w 1105 i 1107 roku. Ponieważ popierał stanowisko mieszczan pragnących uzyskać większą wolność, Gottfried został zmuszony do opuszczenia swojej stolicy. Schronił się w Chartreuse Wielkiej Kartuzji, podejmując życie mnicha. Miał zamiar pozostać tu do końca życia. Synod w Beauvais nakazał mu jednak powrót do diecezji. W drodze powrotnej Gottfried wziął udział w synodzie, jaki odbywał się właśnie w Reims. Gdy tylko wrócił do swojej owczarni, zwołał synod do Chalons w roku 1115. Przebyte jednak cierpienia i trudy dało o sobie znać. Kiedy wracał do Amiens, zatrzymał się przez pewien czas w Soissons w opactwie benedyktyńskim. Czuł się bowiem mocno osłabiony. Tu 8 listopada 1115 roku zmarł. Świątobliwemu biskupowi zaraz po śmierci zaczęto oddawać kult. Mikołaj, mnich benedyktyński z Soissons, napisał wkrótce jego żywot. Kardynał Cezar Baronius wpisał go do Martyrologium Rzymskiego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Gottfrieda biskupa, przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.